Cześć, witajcie. Ja jestem Holm i dzisiaj postaram się rozwiązać sprawę z meteorem raz na zawsze. Już od samego początku, gdy tylko pojawił się on w grze, cała społeczność zaczęła snuć teorie z nim związane. Jedni mówili, że zniszczy on wykrzywione wieże, inni, że całą mapę. Ogólnym założeniem teorii po przeanalizowaniu wszelkich dowodów było to, że uderzy on w kwietniu, czyli pod koniec trzeciego sezonu, a na początku czwartego. Tuż po tym pewni użytkownicy zaczęli doszukiwać się tego, że liczby w kodzie mogły symbolizować nie tyle kwiecień 2018 roku, a 18 kwietnia. Jak już wiemy, 18 kwietnia za nami i ta teoria była mylna. Dnia 18 kwietnia wprowadzona została bardzo istotna zmiana. Po spojrzeniu na meteor wydawał on dźwięki, ale to jeszcze nic. Wrzucając nagranie właśnie z tym dźwiękiem do programu takiego jak na przykład Adobe Audition mogliśmy zobaczyć postać tańczącą taniec Pogódź się z porażką. Wraz z tym dodatkiem youtuberzy od razu zaczęli panikować i wrzucali masowo filmy, że meteor jednak nie uderzy. Ale nie dziwi was to, że zostało to dodane akurat 18 kwietnia? Twórcy zwyczajnie chcieli obalić tą teorię i nadal stoję przy tym, że meteor uderzy, tak jak wszyscy mówili na początku, czyli między trzecim a czwartym sezonem. Z dnia na dzień spada coraz więcej odłamków tego meteoru, które są coraz bardziej widoczne, ale jeżeli tego byłoby mało, to mam dla was coś jeszcze. Za każdym razem, gdy do gry wchodzi coś nowego, to twórcy lubią testować to pod teksturami mapy. Tak było również z automatem, w którym możemy kopować przedmioty. Tym razem posłużę się filmem Star-Lorda, który odnalazł krater, który nie bez powodu znajduje się pod Tilted Towers. Jak widzimy, wgłębienie w ziemi nie jest małe i przypomina jak na razie szkielet, który będzie jeszcze poprawiany. Jak dla mnie jest to już kolejny mocny dowód na uderzenie. Oczywiście czekam na wasze opinie w komentarzach. Do usłyszenia, cześć!